Dzień dobry dzieci. Na dzisiejszej lekcji będziemy zastanawiali się, co autor miał na myśli, kiedy nazwał Samsunga Galaxy S10 Lite Samsungiem Galaxy S10 Lite. I po co w ogóle taki telefon Samsungowi w ofercie? Po co to żyje? Jeżeli kiedyś dumaliście nad tym, jaka jest wasza rola we wszechświecie, to macie z nim coś wspólnego. Co w sumie no, nie jest jakąś wielką obelgą, bo to całkiem spoko telefon. Tylko że przez dziwną nazwę, nietypowe parametry i jak na Samsunga wycenę, każdy jest nim na początku zdezorientowany. I w tym filmie nie chcę go dokładnie oceniać, zrobię jeszcze zresztą pewnie typową recenzję na kanał Antywebu. Chcę raczej wyjaśnić, dlaczego powstał i dlaczego mimo wszystko jest dosyć ważny. To znaczy dla Samsunga, bo na mojej liście życiowych priorytetów jest niestety troszkę niżej. Dobra, ale najpierw i tak musimy się jeszcze uporać z tą nazwą, bo serio podziwiam sarkastyczną fantazję osoby, która wpadła na to, żeby nazwać go S10 Lite. Słuchajcie, mamy tutaj smartfon, który wypuścimy na rynek chwilę przed premierą S20 i który wygląda jak S20. Tylko że wyposażeniem to bardziej taki droższy Galaxy A. No i jest ogromny, w życiu nie widzieliście takiego bydlaka. Jak go nazwiemy? No, nie wiem, może Galaxy S10? Light, tak na przekór. Doskonale. No, czyli tak jak słyszeliście zakulisowo, to jest smartfon, który nawiązuje wyglądem do nowych flagowców, specyfikacją do starszych flagowców, a funkcjonalnością do takich prawie flagowców. I kosztuje 2800. Po co to komu? Są trzy powody. Po pierwsze, żeby Chińczyk nie miał. Ostatnio pojawia się tyle tych nowych smartfonów, że łatwo się w tym wszystkim pogubić. I szczerze mówiąc, to z tego powodu kolejne premiery jakoś przestały mnie szczególnie ekscytować. To znaczy, 17 wersja Xiaomi jara mnie dokładnie tak samo jak to, że jutro ustawiam budzik na 6:30, czyli kwestionuje przez nią sens życia. Ale przez to, że jest taki szeroki wybór i że ceny flagowców tych bardziej renomowanych firm rosną, pojawił się segment, na którym wiele marek nie istnieje. Bo na przykład Xiaomi Mi 9 kosztował 2000 zł i był flagowcem z topową specyfikacją. Ale podstawowy Galaxy S10 albo Huawei P30 Pro też były flagowcami, a kosztowały bardziej 4000. I w tym właśnie wąziutkim miejscu między 2000 i 4000 niewielu producentów oferowało jakieś modele, które warto wziąć pod uwagę. I po to właśnie Samsungowi S10 Lite, żeby pojawić się w tym miejscu i żeby ugryźć trochę udziału w Chińczykom takim jak Xiaomi albo OnePlus. Jasne, no były wcześniej jakieś droższe Galaxy A, ale one nie miały flagowego pochodzenia i każdy patrzył na nie jak na mieszańce bez rodowodu, na oko znacznie mniej fascynujące od tego, co sprzedają Chińczycy. Tylko że Samsung ma troszkę inny model biznesowy i żeby opłacało mu się zrobienie S10 Lite, musiał jeszcze troszkę rzeczy powywalać. Że nie ma zagiętego ekranu to spoko, ale ma też choćby zeszłoroczny flagowy procesor i tył z plastiku. Te plecki są swoją drogą cudowne, bo łączą w sobie najgorsze cechy szkła i plastiku, czyli brudzą się jak szkło, ale w dotyku od razu poczujecie, że to nie jest szkło. Możliwe, że są bardziej wytrzymałe, ale niestety pechowo Galaxy S10 Lite ani razu mi nie upadł, więc wam nie powiem. Chociaż w sumie. No są. No tak, ale Samsung poucinał, więc teraz... Teraz powspominajmy wszystkie cechy S10, które pożegnaliśmy w ostatnim roku. Tutaj możecie zresztą podejrzeć wszystkie ważniejsze różnice pomiędzy S10 i S10 Lite i nawet nie wszystkie są negatywne. Wychodzi więc na to, że Samsung uciął to, czego wiele osób nie zauważy, albo to, czego tradycyjnie nie ma też w OnePlusach, Xiaomi, Realme i innych Huawei'ach bez Pro i dołożył to, co mógł niewielkim kosztem. No właśnie, ale coś tam jednak Samsung dołożył i a propos tych nowych funkcji, po drugie Galaxy S10 Lite jest nowy, bardzo odkrywcze. Wiadomo, u Apple i Samsunga tradycyjnie rolę tych tańszych flagowców przejmowały zwykle modele sprzed roku. Ale nowość łatwiej reklamować, łatwiej sprzedawać u operatorów, a poza tym niektóre trendy rozwijają się tak szybko, że przez sam fakt, że telefony sprzed roku nie mają, nie wiem, 8 obiektywu, wyglądają biedniej. Albo S10 Lite ma też choćby przyzwoite szybkie ładowanie, którego brakowało w S10, a teraz pojawia się w średniakach. Po trzecie, tym szczwanym lisom chodzi o ograniczenie ludziom wyboru do własnych telefonów. Jeżeli na przykład lubicie telefony Samsunga, to się zdarza... Nie oceniam. I macie do wydania 3000 zł, no to jeszcze niedawno zastanawialibyście się, czy wziąć zwykłą S10, czy może OnePlusa, czy LG, bo wszystkie są niezłe. Ale teraz naturalnie wasz tok rozumowania pójdzie bardziej w stronę S10, czy S10e, czy S10 Lite, czy może w ogóle Note 10 Lite. Dokładnie to samo robi Xiaomi. Dają taki szeroki wybór, że niektórzy nie zastanawiają się, jaki telefon kupić, tylko jaki telefon Xiaomi kupić. I według mnie ten chytry plan Samsunga wypaliłby prawie idealnie, gdyby poszli jednak w troszkę inną nazwę. Rozumiem, że nie chcieli go pokazywać jako S20, bo tych zaprezentowali ostatnio 500, ale jakieś
S10 2020 albo S10 Special Edition zażarłoby lepiej. No przynajmniej z marketingowego punktu widzenia, no bo dla klientów, czyli dla nas, to z drugiej strony lepiej, że nazwa nie sugeruje, że to jest coś lepszego od Galaxy S10, bo nie jest. No dobra, ale mają jeszcze czas pomyśleć, bo według mnie to nie jest jednorazowy wyskok, tylko początek nowego trendu, taki pierwszy krok i tego typu modele będą robili częściej. A jeszcze tak, żeby nie było, że testowałem i gówno wam powiedziałem, czy istnieją jakiekolwiek powody, żeby wziąć S10 Lite zamiast S10e albo S10? No cóż, działa super płynnie, optymalizacja RAMu jest ekstra, ekran w porządku, akumulator zawsze na ponad dobę pracy, zdjęcia i filmy minimalnie gorsze niż w S10, ale na bardzo dobrym poziomie. Szkoda tylko, że zamiast teleobiektywu jest obiektyw do zdjęć makro. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy pierwszy raz go włączyłem. Bo to był też ostatni raz, kiedy go włączyłem. To jest spoko bajerek, ale na pewno nie na tyle ważny, żeby dawać mu dodatkowy obiektyw, co zresztą widać nawet po tym, jak Samsung głęboko ukrył zdjęcia makro w aplikacji aparatu. W każdym razie ja bym jednak wolał zwykłą S10, ale jeżeli ktoś lubi ogromne smartfony z ogromnym akumulatorem, to raczej nie będzie płakał, jeśli go weźmie, bo to jest spoko telefon, dobrze mi się go używało. Ale w ogóle, jeżeli miałbym teraz kupować telefon, to bym teraz nie kupował telefonu, tylko wstrzymał się jeszcze z miesiąc, bo będzie mnóstwo premier, o których oczywiście posłuchacie u mnie na kanale, więc zachęcam do zostawiania subskrypcji. Samsunga pożyczył mi X.com, serdecznie dziękuję, ale klikajcie w linki w opisie, bo moje podziękowania to oni sobie mogą wsadzić. To są hieny, dla nich się liczą kliki, których ostatnio było całkiem sporo, więc dzięki wam serdeczne. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia.